A my jesteśmy w Zelowie od rana. Witam się z Wami, witam. Tak oglądam, co tam się dzieje. Róża w kwitnieniu. Druga piwonia z telefonem. Psiwonie. Krasnoludki są, ale mamy... Co my tu mamy, słuchajcie? Żółwia. Mamy krasnoludki. Nie mam, nie nagrywam! Krasnoludek, żółw. Znowu coś ode mnie chcą. No. Kolejny krasnoludek. I kolejny. Tu się ukrywa jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Za drzewkiem oczek, bo poprawić gościa. Tutaj są jakieś. Tutaj. I tam jeszcze. Moja siostra ma pomysły, naprawdę. No i fajnie rosochate drzewo. Stare po prostu. Masz te żółte ziółka. O, są żółte ziółka, coś to jest. No. Także. O, a to są nasze dwa ulubieńcy letnie. Nie, Mancia? No. A to jest moja mama. Wystawić. Proszę bardzo. Pozdrów widzów! Pozdrawiam! A, proszę bardzo. No właśnie. Trzeba już wystawić dokładnie. Ja muszę sobie też takiego strażnika domu kupić, ale widziałam lwa. No właśnie, wiesz, Ancia, widziałam lwa. Tak? Idę po ten plaster. Słuchajcie, idę po plaster, bo mnie sponiewierało, jeżeli chodzi o pintę. Mama coś wymyśli. Mam te fajne buty. Bardzo wygodne tak naprawdę. I tylko jedna, ja bym nawet może dwa zakleiła. Z jednej i z drugiej strony. Tam może nic się nie dzieje takiego aż, ale już czuję. O, zabezpieczenie zrobione. Tak po prostu, wiecie, nic się nie zadziało, ale, dwie nogi, dobra. Może wreszcie ja się pokażę, się przywitać, tak, on face jestem, no, Zelów City. Zaraz jedziemy, może kawę wypijemy tylko faktycznie. Takie rosochate drzewko. Fajna sprawa, nie? No. Takie są. Ale najlepiej to wyglądają zawsze coś tam, bo nie wiem co. Piękne są. Pachnie jakby... Tylko uważaj na pszczółki, bo one już pracują tu. Dobrze, dobrze. Jeszcze musisz mamie powiedzieć, żeby woda wlała gdzieś. No. Znajdź jakąś, jak pracuje. No, ja lubię pszczółki bardzo. Zrób sobie na poranek z wróżką. No. Wow. Śliwka, nie, nieważne. Oto wiśnie na tle czereści. Podobno śliwka, się nie znam, ładnie kwitnie. Bzyczy. Można by było w takich pięknych okolicznościach przyrody naprawdę nagrywać. Fajnie jest. Tak trochę, wiecie. No i tutaj to nasze rosochate. Stara śliwa. Taka. Przynajmniej pod tę stronę coś widzę. Tam, teraz ja widzę, ale mnie mniej widać. Mama coś robi. Stoliki wystawia na kawę. Czekaj, ta trzeba. A piękne są. Kwiatnie. Jak to wszystko ładnie przyroda urządziła. Kilka mam, nie muszę się męczyć. Mam Dorotę i kółeczko. A co? I najfajniejszy ten. Uwielbiam stare widoki starych domów. Super chatka. Jakby okna powymieniał jeszcze. A to powiem tak, za rok. Mogę wymienić, nie? kostki, nic innego, tylko kostki. Ale takie zdjęcie fajne, zaraz sobie chyba na Insta strzelę. Z tego względu, że uroczo ten brąz w tym słoneczku wygląda po prostu, także super cicho tutaj jest. O, a w ogrodniczym takie sobie na skalniaczki wybrałam. Nie znam się, ale wyglądają na ładne. Jakąś tam lawendę, coś jeszcze zapodałam. Będziemy próbować jakoś sadzić, rozsadzać, cudaczyć, cudować. Zobaczymy, kot też zainteresowany, tak? No, bardzo ładnie. No, ładny widoczek. Podoba mnie się. A jeszcze jest pudło, słuchajcie. W ramach wdzięczności dostałam, bo coś komuś zrobiłam. Taka byłam. I ramy wdzięczności są w tymże pudle. A może takie położę i przyniosę noża. I zobaczymy, co tam się znajduje. Lecimy po noża, słuchajcie. Nóż musi być. Bim, 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 bim. Zmywarka się czyści. Idziemy po noże. Jakiegoś noża. Czyści się, suszy. Tak to jest. Kizia. Kizia przymyka. Zrobimy ostre cięcia jedną ręką. Nie jest to proste i łatwe. I coś zapakowane. Nie wiem co, dzisiaj ta dziewczyna mówi, kurier będzie. Ramy wdzięczności bywają wszelakie. O matko, jakiś kosz z czymś. Jakie coś może być fajne. Czekajcie, kluczyki. Coś miękkiego. Coś jeszcze do otwarcia. No dobra, poczekaj, bo to niełatwa sprawa, ja widzę. Niełatwa sprawa, ale kosz piękny. Ojoj, zaraz wam pokażę. Jestem tutaj. O, nawet nie widać. Słuchajcie. Jeszcze do rozcięcia, żeby nie było łatwo. A kosz jest superasty. Jest cudny, zobaczcie, taki piękny. Tu już są papiery chyba. No, dokładnie. Dziunia! Psz, psz. Jest po prostu kot niecnota. Green Touch.pl Herbata, coś tam. Herbat. Kosz herbat. Wow. Słuchajcie. A tu mamy jakieś kamienki, jakieś rzeczy mamy. Słuchajcie. Żurawinowa poezja. Syrop z żurawiny. Podstawiam, słuchajcie. To tak w koszu pewno miało być. Tylko to wiadomo, zsiądę. Bo mnie nogi nie wytrzymają. Ile syrop. Kwiatowa poezja. Syrop z kwiatu czarnego bzu. Wow. Pomarańczowy frykas, przecier ze skórki pomarańczy. Jak miło, jak człowiek coś zrobi, nawet nie pomyśli, żeby coś. Różana mgiełka, konfitura z płatków róży. Nawet człowiek nie pomyśli, żeby coś tam, a normalnie dostanie. Superaście. Dobrze zapakowane, słuchajcie, tak swoją drogą. Jaki ładny słoiczek. To jest żurawina w syropie. po okrągu słoiczuniek, słoiczuszek, słoiczeczek. O, a to jakie ładne, insta friendly. Cynamonowe, cytrynowe, lowe. Śliczne. Wow. Green Touch, herbata liściasta. Jako dowód wdzięczności za nieocenioną pomoc załączam skromny podarunek. Mi. Super. Dobra, zrobię dziewczynie zdjęcie i wyślę, że doszło. Odebrano. I też herbatka. Proszę bardzo, zacna herbatka. I tu już mamy papiury. Pudełki się nawet czasem przydają, ale teraz co to jest? Paczka, która ma w sobie to coś. Sianko. Aha, chyba żeby sobie zrobić... Dobra, nie odkręcam sianka, bo faktycznie do zapakowania. Super, i folijki też są do zapakowania, jakby się chciało super folijkowo zabawić. No to powiem szczerze, bardzo fajny podarunek. Teraz zobaczymy. Green Touch, e-sklep. Jak komuś coś się chciało, przypomniało. Green Touch to firma, którą swoją działalność rozpoczęła w 2014 roku. To zespół młodych ludzi i przyjaciół, których założeniem od początku istnienia firmy było stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca, gdzie każdy znajdzie swoją ulubioną herbatę online. Dzisiaj dzięki nabytemu doświadczeniu obsługujemy tysiące klientów miesięcznie w całej Polsce, a naszym priorytetem niezmiennie jest ponadprzeciętna obsługa klienta oraz nacisk na świeżość i wysoką jakość oferowanych produktów. A produkty są 400 rodzajów herbat liściastych oraz ziarnistych, 170 gatunków przypraw mieszanek oraz ziół, prawdziwe miody z polskiej pasieki, 16 rodzajów owoców liofilizowanych, herbaty matcha oraz akcesoria do jej zaparzania, yerba mate Wild Power, kosze, ładnie robią kosze, idę zrobić ładnie kosz i zrobić śliczne, o, herbaty kwitnące, dzbanki, zaparzacze, komplety, naturalne przetwory komponują się z herbatą. No powiem szczerze, że wygląda to bardzo ładnie. Super, dzięki bardzo. Idę komponować kosz i zrobić zdjęciora z koszem herbat. Muszę po was sięgnąć, bo was tak położyłam na poduszce po prostu. O, czekaj. Obejrzymy to sobie, ale tak właśnie wyglądają koty na fotelach. Ponieważ koty na fotelach mruczują, śpią i wciskają się w każdą szparkę, gdzie się mogą wcisnąć, chciałam powiedzieć. Oczko otwarte, kocie fotelowy. O, ogonek ładnie chodzi. No, to już nawet nie widzę tego ogonka. Zwisa. Gdzie jest ten ogonek? O, tu jest ogonek. Zwisawka ogonkowa. Kotecek. Chyba widziałem kotecka. I tak so. Tu z kotem. Razem na jednym fotelu jednoosobowym. Mruczymy z rozkoszy mruczenia fotelowego. Balkon, żeby pieski nie przeszły. Czemu szepczemy? Nie wiem. Taki klimat.